Zadanie siódme. Równanie następujące, no właśnie, ile ma rozwiązań i jakie to są rozwiązania? Przepiszmy równanie i rozwiążmy je. Ale na początku zauważamy, że w mianowniku jest niewiadoma x. Warto zapisać następujący warunek. Mianownik jest różny od zera. Wiadomo, w mianowniku nie może się znaleźć 0. Stąd mamy następującą linijkę. Teraz uprościmy ją, przenosząc plus 1 na drugą stronę. Widzisz? Zmieniamy stronę, zmieniamy znak. Otrzymaliśmy, x jest różne od minus 1. Na pewno rozwiązaniem takiego równania nie może być minus 1, ponieważ zeruje nam mianownik. Teraz przystąpimy do rozwiązania. Całe równanie mnożymy przez mianownik w celu, no właśnie, usunięcia tego mianownika. Lewą stronę, jak pomnożymy, to mianownik się redukuje, zostaje sam licznik. A z prawej strony wymnażamy x minus 1 razy x plus 1. Lewą stronę przepiszemy bez zmiany. Tutaj zauważamy wzór skróconego mnożenia. Więc podnosimy x do kwadratu minus 1 do kwadratu. Zauważamy, że w takim równaniu minus 1 i tutaj też otrzymamy minus 1, stronami się wyredukuje. I otrzymujemy tak naprawdę równanie x równa się x kwadrat. Jak przeniesiemy wszystkie x na jedną stronę, to otrzymamy w efekcie x kwadrat minus x. A po drugiej stronie nic, to znaczy 0. Teraz takie równania rozwiązujemy w ten sposób, że należy wyłączyć x przed nawias. Wyłączanie polega na dzieleniu przez liczbę wyłączaną. X kwadrat podzielić na x to x. Minus x podzielić na x to minus 1. Równa się 0. Zawsze możesz sobie teraz sprawdzić, mnożąc x przez nawias, czy otrzymaliśmy to, co jest wyżej. Teraz takie równanie jest podane w postaci iloczynowej. Tu mamy x razy nawias. Zastanówmy się, kiedy iloczyn jest równy 0. Kiedy albo jeden czynnik jest równy 0, albo drugi. Więc takie równanie zeruje mi po pierwsze sama liczba 0, prawda? Jak tutaj wstawisz 0, to 0 razy nawias będzie równe 0. Oraz liczba, która zeruje mi drugi czynnik iloczynu. Tutaj jak wstawimy jedynkę, 1 minus 1 zeruje mi drugi nawias. Więc są to dwa rozwiązania naszego równania. I to jest, jak widzisz, dokładnie punkt D. 0 i 1.